Cześć, witajcie. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam nasadki udarowe od DeWalta, wersję Extreme, która już naprawdę jest kilka lat na rynku i robią świetną robotę. Tak się prezentują. Możemy je zakupić w komplecie lub osobno. Mamy trzy rodzaje rozmiaru, mamy 8, 10 i 13, czyli takie standardowe śruby, wkręty farmerskie i tak dalej, i tak dalej. DeWalt poszedł w bardzo ciekawy kierunek, ponieważ stworzył nasadki samoczyszczące, tak zwane. I oczywiście samo się nie wyczyści, jeżeli tego nie zrobimy, ale mamy bardzo, ale to fajne ułatwienie, ponieważ zobaczcie, mamy taką fajną wajchę, którą podnosimy do góry, i nam wyskakuje magnes. Co to oznacza? Że możemy sobie obczyścić z opiłków, na przykład przy wkrętach farmerskich. Podczas wkręcania przez blachę zbierają się te opiłki i właśnie zazwyczaj jest tak, że zbierają się tutaj w środku i potem jest ciężko je wydłubać i człowiek się denerwuje na przykład na dachu, ponieważ potem wkręt mu nie pasuje, gdzieś tam przeskok, zarysowanie blachy i tak dalej, i tak dalej. Więc DeWalt poszedł właśnie tym na przekór i stworzył taki bajer, gdzie możemy sobie sami wyczyścić, obczyścić i mieć przedłużkę zawsze, ale to zawsze czysto. To jest naprawdę świetny patent. I tak jak mówiłem, mamy trzy rodzaje, czyli takie standardowe rodzaje, gdzie używamy różnych wkrętów, na przykład wkrętów sześciokątnych do drewna. Mamy również rozmiary 13 i 10, jak i 8, więc naprawdę mamy tutaj fajną uniwersalność. Jeżeli chodzi o jakość wykonania tych przedłużek, jest naprawdę spoko, lecz nie oszukujmy się, wersja Extreme nie należy tak jak naprawdę do ekstremalnych wersji i mamy tutaj po czasie użytkowania, przypuśćmy po sezonie, potrafi się tam troszeczkę, jak zobaczycie tu za chwilę, można zauważyć, że po prostu tutaj już się ranty, ścianki już powyrabiały, więc no troszeczkę miękkie są te produkty niestety, lecz nie oszukujmy się, za tą cenę, ile kosztują, no to zakup nowej nasadki raz na sezon, czy tam raz na rok, to jest naprawdę niewielki koszt, ponieważ można kupić sobie dowolny rozmiar gdzieś w okolicy 28 zł za sztukę, a w komplecie na przykład 3 nasadki możemy zakupić nawet za 62 zł, znalazłem na Allegro najtaniej na dzień dzisiejszy, więc to nie jest naprawdę duża cena co do naprawdę pomysłowości, jakości oraz wygody, więc moim zdaniem bomba. Jest to nasadka udarowa, więc śmiało możemy używać ich po prostu w kluczach udarowych, czy tam w zakrętarkach. Do czego mogę się jeszcze przyczepić, ponieważ troszeczkę moim zdaniem te nasadki są za długie. Mogłyby być kapkę krótsze, ponieważ długość całkowita to jest jakieś 75 mm. Więc przy kręceniu obróbek pod kątem w powietrzu, no jest troszeczkę męczące, bo dochodzi ci jeszcze długość na przykład farmera, to wtedy tworzy się naprawdę długi po prostu element, więc w połączeniu z zakrętarką czy wkrętarką od boku troszeczkę mogłoby być to krótsze, ale przy kręceniu z góry w dół nie ma z tym problemu, naprawdę świetnie daje radę, po prostu kwestia przyzwyczajenie. Tyle w temacie. Dajcie znać w komentarzach, czy posiadacie, używacie, czy waszym zdaniem te nasadki są warte uwagi, czy też nie. A ja zapraszam was na kolejne odcinki. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć!